No i mamy sobotę, ostatnią sobotę w czerwcu, Dolina Zimnika, startujemy na Skrzyczne, na górze zobaczymy, czy polecimy hip-hopom, czy na Malinowską Skałę. Głównym celem Barania Góra, ala Barania i zjazd z powrotem, miejscowość Lipowa, Dolina Zimnika. Na dzień dobry 700 metrów podjazdu i 10 km. Mamy Skrzyczne. Dzisiaj mamy dwie alternatywne trasy. Na razie dojeżdżamy do Skrzycznego i później możemy pojechać prosto na Malinowską Skałę przez Małe Skrzyczne i Kopę Skrzyczeńską. Albo druga opcja, zjedziemy hip-hopom, strawersujemy te góry, dojedziemy na przełęcz pod Malinowem i wtedy lecimy jedną trasą i drugą na Przysłop. Mały popas w schronisku pod Przysłopiem i atak na Baranią Górę. Tu już jedna i druga trasa. Obydwie kończą się na Baraniej Górze. Dzień zapowiada się ciepełko. Mamy 10, 28 stopni. Ma być ponad 30 stopni dzisiaj. Dużo wody i drogę. Na Barani skok. Pan Michał i pan Maciek. Jak tam ciepełko jest? Moi mili, jest bardzo gorąco. Skończył się asfalt. Zaczęły kamienie. Na razie to taki tłuczeń, właściwie nie kamienie, ale zaczyna się konkretny podjazd. Mamy 17%. No i mamy cały czas taką szutrową drogę. Zrobiło się w słońcu 32 stopnie. 400 metrów przewyższenia pykło. W zeszłym roku jechaliśmy tędy na Tour de Szczyrk z Michałem. Zrobiliśmy wtedy ponad 70 km, ponad 2100 metrów przewyższenia. Karzybieckie bardziej. A Skrzyczne już niedaleko, a tu taki widoczek, Małe Skrzyczne, Kopa Skrzyczeńska, Malinowska Skała, dalej. I takie piękne naparstnice. Zaraz będzie niebieski szlak. Część szuterkowa się skończyła. Za chwilę będzie niebieski szlak i będzie pchanie. No i mamy niebieski szlak. Jezioro Żywieckie. Widoczki takie sobie dzisiaj.
I mamy niebieski. Będzie pchane. Mamy finisz na Skrzyczne. Już widać antenę, no to nie jest daleko. No. Tak. No i mamy Skrzyczne. I ruszamy dalej. Jedziemy do hip-hopy. Pobadamy, ile ludzi. Czy jedziemy hip-hopę, czy jedziemy dalej na Malinowską. No i mamy wyciąg koło hip-hopy. Pesca mana.
To gdzieś tu, Michał? A, tu jest droga, widzisz. Puściliśmy hip-hopę. Jeszcze przed końcem hip-hopy Air. Wpadamy na taką drogę leśną. Taki trawersik teraz. Miniemy Kopę Skrzyczeńską, Malinowską skałę. Wyjedziemy na Przełęcz pod Malinowem. Minęliśmy Zbója. Lecimy sobie taką drogą. Następne schronisko na Przysłopie. Trochę wiatru w ten upał. Jedzie to nawet przyjemnie. Niebieski szlak, podjazd na Przełęcz pod Malinowem. Cześć. Kontynuujemy dalej taką ścieżynką. No trochę mokro dzisiaj, nie? No. Teraz to taki trawersik Malinowskiej skały. Gdzieś tam w górze po lewej. Była tu kiedyś z wózka i taka fajna droga została. Robiło się dość ciekawie. Robił się taki fajny, jagodowy singielek. Thank you.
Teraz troszkę w dół po kamorkach. Teraz już lepiej. Cześć. I lecimy dalej na Przysłop. Zostało nam 9 km do Przysłopia i 200 metrów w górę. Na razie chwila przerwy. Jest w dół, jest przyjemnie, chłodno. I takie widoki. I to są te momenty. Pięknie jest. O! Tak. Tu żeśmy kiedyś na tym krzesełku ze Zbyszkiem zdjęcia robili. On jeszcze miał ten kapelusz taki kowbojski skórzany. No to mamy trochę w dół. Cały czas awersujemy jakby Mawią Górę dookoła, żeby dojechać do Przysłopia i atakować tym razem Mawią Górę od drugiej strony. A dziura jest. Gdzie jest dziura? Dajcie mi tą dziurę. Słynny kołowrotek pana Maćka. Kolejna fajna ścieżka. A? Panie. Ciekawie. Skończyło się ciekawie? Pan Maciek już mówi, że jest grube błotko. To jest grube błotko. Niby są te bale pod spodem, nie? No. Aby mnie nie wyssało, bo mnie nie wyciągniecie. To nisko jest na razie. A może i nie, bo skocznia na razie. Kurwa, tak to jest, jak się czuje drogi. Żebyśmy zaraz nie wracali. O, panie. Jest wesoło.
Michałek zaplanuje trasę. To nie ma we wsi. Śmierdzi. Butki będą do prania znowu. Ale trudno. Jest przygoda. Wyglądało to fajnie. O, dobra, widać koniec. One się umyją. Powiem wam tak. W najlepszym smrodzie. Było fajnie, tak było. Panie, ale jaki widok przed nami. Ale jaki widok jest przed nami, panie. Już jest dobrze. Już nie pamiętamy błota. No i błoto się skończyło, śmierdzące błoto się skończyło. I zaczęła się piękna ścieżka. Z widoczkami. Batory! O. Nie było dawno błota? Uwaga na żmiję! No z nóg tu stoi. I ten suwak tak trochę nie w kierunku jest. Gdzie macie kiedzie? Może ta droga tam gdzieś na dół schodzi, wiesz? Ona tam zakręca. Jest przynajmniej enduro, nie? To jest przygoda. Jako że ścieżka, którą mieliśmy jechać, jest zarośnięta, zdecydowaliśmy się na atak od czoła. Będą kamyczki, będzie pchanie. Na kurganie. Jaka to droga. Jaka to droga.
Poszło. I minęliśmy Wierch Równiański, 1160 metrów, Wierch Wisełka następny. Wisełka. I tuż, tuż Marania Góra, widać wieżę. Cześć. I takie to widoczki z Baraniej Góry. Wieża w remoncie. Teraz polecimy sobie tu. Best.
No i mamy Halę Baranią. Tam daleko to Barania i Pilsko, nie? Za tymi górami. No Babia to tam, ale tutaj tam chyba jest Pilsko dalej też, nie? Hala Barania. Trawa urosła, owiec nie ma. Fajnie. No to ja też pojadę. Tu jest jakaś polana. Jest? No i tak to, zgubiliśmy Maćka, pojechał prosto, a zawsze mówili nie wychodź przed gospodarza, pewnie nie oglądał czterech pancernych. No i jeszcze nam się taki rodzynek trafił na koniec. To taka wisienka na torcie. Taka wisienka na torcie. Dużą pestkę miała. Tak sobie z Baraniej jedziemy. Albo idziemy. Jak kto woli. Piękne widoki. To było tak fajnie. Zatrzymałem się jak dojechałem do traka. Wciągnąłem sobie kamerę. Czekam aż przyjedziecie. Ptaszki śpiewają, słońce świeci. Czego chcieć więcej? No jest pięknie. No i mamy takie fajne skałki. Mini malinowska skała. Majetka. My jedziemy tam dalej.
widok na Strzyczne. Dominacka skała. Minęliśmy Magórę Radziechowską. Teraz jedziemy na Halę Radziechowską. I mamy już tylko w dół. Opa, panie. Panie. Hala Radziechowska. A, bo my tak tam przez tą halę jedziemy, chyba w prawo co odchodzi, tak? Opuszczamy Halę Radziechowską i lecimy w dół. Spadeczek. Nie,
pięknie, potoczek, droga. Jest klimacik. Całość trasy będzie jakieś 46 km, 1457 metrów przewyższenia. Temperatura spadła do 22 stopni. Mamy godzinę po 20. Ale dzień fajny, były widoki, można było posiedzieć,